Nazywam się Danu Dalin. Urodziłam się w Krakowie w roku urodzajnym. I mieszkam już od wielu lat w Warszawie, w bardzo pięknej, przestronnej willi, 10-piętrowej. Ja zajmuję apartament na piętrze 9, dwupokojowy. No może 2,5-pokojowy, bo mi się udało zabudować kawałek korytarza z oknem. Ulubiony aktor Kaczor Donald, ulubiona potrawa kaszta, hobby wspinaczka górska. No i wszystko się tak śmieje. Ja się lubię patrzeć, jak się inni wspinają. No i tak, żeby tę atmosferę zaciśnić, chciałam Państwu powiedzieć, a teraz Pan może robić zdjęcia. No potem będzie gorzej. Chciałam Państwu powiedzieć, że przywiązuję ogromną wagę do strojów. No może odwrotnie, stroje do wagi. Mam zaszczyt w dzisiejszym programie przedstawić Wam Panią Danutę Rin w programie 100% Rock'n'Rolla, czyli Top 10. Pani Danuto, czekaliśmy długo na Panią tutaj w Lesznie, wreszcie możemy Panią zobaczyć na żywo. Zresztą w naszych programach często zapowiadaliśmy Pani przyjazd. Ja może nie będę zadawał takich pytań o pierdołach nie będziemy gadać, tylko no, słyszałem, słyszałem, że jest Pani taką matką wśród młodych artystów, która pomaga im. I chciałbym, żeby Pani powiedziała, na jaką pomoc oni mogą liczyć. Czy korzystają z Pani doświadczenia, czy też z kontaktów, które Pani przez te lata pracy pozyskała? Ja myślę, że potroszę ze wszystkiego, z tym, że to nie jest jakieś takie w jakimś wielkim, ogromnym zasięgu. Po prostu jeżeli ktoś chce się do mnie w jakikolwiek sposób dostać, ze mną skontaktować i się mnie o coś zapytać, czy poradzić, to ja jestem do dyspozycji. Więc czasem są to porady zawodowe, czasem są to jakieś po prostu uwagi zawodowe sensu stricto na scenie, nie tylko w ogóle. A czasem jest to po prostu talerz dobrej zupy, czy albo może jakaś kanapka. Niech Pani powie, czy w tej chwili można z muzyki wyżyć? Nie. To może Pani powiedzieć, w jaki sposób teraz nasi artyści funkcjonują? No, od pieniądza do pieniądza. Tak, no. Po prostu trzeba gospodarować tak, żeby starczyło do tego ewentualnego następnego koncertu. To jest raz, dwa. No właściwie... My jesteśmy w trudnej sytuacji, wszyscy. No, młodzież jest też może w trudniejszej, dlatego że startuje i nie ma tych możliwości rozwinięcia się. Nie ma się właściwie gdzie pokazać, nie ma jak bo po prostu tych koncertów jest bardzo mało. Zostało parę festiwali, które są między nami mówiąc na dość takim poziomie. No właśnie, niskim poziomie. Ostatnio Opole tego było przykładem. Właśnie, z przykrością muszę stwierdzić. Nie ma w tej chwili takich agencji, które zajmowałyby się profesjonalnie artystami. A czy były kiedyś? No, ale czy były kiedyś tak naprawdę? No. No troszkę się zaczęło, prywatni ludzie zaczęli się organizować jakieś takie agencje, ale to wszystko jest jeszcze w powijakach. Ale jak mają być agencje w porządku, jak rządy się zmieniają co 5 minut? To wszystko, sprawa jest tu u góry. No, tego, no oczywiście nie tylko u góry, bo jeżeli naród to wszystko nie wejdzie, to tam pisze mogą te stołki dalej wyrywać. Jasne, oczywiście. Kiedy następna płyta? O, proszę Pana, ja mi się już nie chcę latać za tym, naprawdę. Biegać, latać, przygotowywać. Nie wiem, mam taki pomysł na audycję, w której chcę przedstawiać kompozytorów muzyki rozrywkowej i warunkiem wejścia do studia jest przyniesienie dla mnie piosenki, którą będzie musiał wykonać marzą, nie będę zdradzać tajemnic. No i przypuszczam, że po 12 takich spotkaniach będę miał nową płytę. Myślę, że jest to najlepszy pomysł mój, jeżeli nie życia, to w każdym razie ostatnich lat. Bo z repertuarem jak zwykle jest zawsze trudno. Znamy Panią ze sceny zawsze pełną humoru, uśmiechniętą. A jaka jest Danuta Rin prywatnie? No generalnie jest uśmiechnięta, ale no ale już czasy są ciężkie i tak czasem się może to tak nie jak, chce. Jak każdy tak, chyba każdy, normalny. Tak. Ale generalnie to... jeszcze tam się tli tam pana iskierka optymizmu. Może jeszcze pozdrowienia dla telewidzów Top 10, czyli 100% Rock'n'Rolla? Halo, halo, pozdrawiam Was. Już nadszedł czas,
Najwyższy czas, by w dzień wczorajszy spojrzeć głębiej, zapytać serca pierwszy raz, co kole było, czy gołębie, czy potrafiły sprostać dniom, co pozostało, zysk czy szkoda, czy się sprzeniewierzyłam snom. Wczoraj, gdy jeszcze byłam młoda, ileż to lat, rozlicznych lat, zmieniało życia mego postać. Czy rozumiałam ten mój świat? Czy potrafiłam światu sprostać, kiedy właściwie pierwszy raz w myślach się pojawiły słowa? Jak zmarszczka, która szpeci twarz. Wczoraj, gdy jeszcze byłam młoda, był kiedyś ktoś i jeszcze ktoś. A przewinęło się ich wielu. Czy pozostało po nich coś? Choć jedno słowo. Przyjacielu, czemu się ze mną stało tak, jakby zabrała wszystko woda i nie pozostał żaden ślad, że wczoraj jeszcze byłam młoda, już nadszedł. I to była Danuta Arin i nasza propozycja, właśnie nasza propozycja na naszą leszczyńską listę przebojów. Danuta Arin i piosenka pod tytułem Wczoraj, kiedy byłam młoda. Danuta Arin.